Utalentowani amatorzy, wokaliści i zespoły muzyczne z powiatu cieszyńskiego, ale również z czeskiej strony walczyły wczoraj o tytuł zwycięzcy Olza Music Show. To już kolejna edycja tego wydarzenia, a jest o co walczyć. Stawką są atrakcyjne nagrody oraz występ podczas Święta Trzech Braci. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem jak co roku. No i myślę, że jakoś tak się przyjął. Cieszę się z tego bardzo. Pomysł na cieszyński talent show był taki, by Polacy zmierzyli się z piosenkami z czeskiej strony, a Czesi z polskimi kawałkami. Pomysł był taki, żeby pobawić się w poznawanie muzyki sąsiadów, a przy okazji odejść od stereotypów, że Polacy znają tylko Karela Gotta, a Czesi znają tylko, nie wiem, zespół Perfect albo Marylę Rodowicz. Podczas pierwszej edycji średnio nam się to udawało, podczas już drugiej i tej dzisiejszej będzie już słychać, że to zostaje powoli przełamane i rzeczywiście sięgają do ciekawego repertuaru. Olza Music Show to konkurs dla fanów muzyki w każdym wieku. Co zaśpiewasz? Zaśpiewam piosenkę od Melody Gardot, Welcome for Me, i polską piosenkę Sen Motyla od Anny Serafińskiej. Dlaczego właśnie taki repertuar? No tak jakoś tą polską piosenkę bardzo lubię i tak jest mi bliska, a tą drugą to pomogła mi wybrać nauczycielka ze śpiewu. Powiedz mi, pierwszy raz bierzesz udział w tym konkursie? Tak, tak. No to co cię skłoniło? Koleżanka mi raz napisała, że jest taki konkurs, to zastanawiałam się i powiedziałam, spróbuję. W tym roku w składzie jury pojawiły się nowe osoby. Na co będziesz zwracał uwagę? Na wykonanie. Nie tylko na to, jak jest śpiewane, ale całościowo, na przekaz, bo to jest bardzo ważne. Wokalista zawsze jednak jest w zespole czy solowo frontmanem i oprócz tego, że ma ładnie zaśpiewać, powinien przede wszystkim mieć co powiedzieć i co przekazać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. Nie załatwię wszystkich pilnych spraw, idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was.